A w dzisiejszej Shop dla reportera to jest Zbyszek. Zbyszek ma schizofrenię. I to jest rodzina, która się nim opiekuje. Tylko że oni mieszkają u tego Zbyszka. I to jest takie bardzo dyskusyjne. Żeby tak wejść sobie do kogoś i o, ja się będę tratowo opiekował. Pani Jaworowicz pyta się dzieci, co im daje w życiu szczęście. I tam wśród dzieci tych ludzi jest jakiś młody bajerant. No właśnie pani. Ja? Dobrze młody! Zupełnym przypadkiem okazuje się, że Zbyszek ma urodziny akurat jak są kamery. Niech żyje, żyje nam! Jak wy piszecie komentarze, że oni te odcinki to specjalnie pode mnie robią, to ja zaczynam w to wierzyć. Potem pokazują Zbyszka, jak tańczy z dziećmi. Jak się z tego zaśmialiście, to idziecie do piekła. Wracamy do studia. Mecenas Kaszewiak, cały na czarno, pokazuje, że oni biorą emeryturę tego Zbyszka, ale potem zamiast się z tego rozliczyć, to pokazują jakieś wydrukowane karteczki. I sąd ma wam w to uwierzyć. Proszę pokazać widzowie, na słowo, co tam... że wy na podopiecznego wydajecie miesięcznie 837 zł na same papierosy. I tam jest w studiu jakaś młoda pani prawnik, cała na biało, i pokazuje Kaszewiakowi inne kwity. Kaszewiak się do niej jakoś tak nachyla i teraz zobaczcie, bo ona już te papiery zabrała, a Piotrunia dalej wpatrzony. Ale jak zerka na nią, za rączkę go łapie. Uuu, ja znam żonę mecenasa Kaszewiaka. I teraz mówię na serio, bo Iga judo trenowała, więc ona nie da sobie dmuchać w Kaszewiaka. 500 zł na jedzenie! Jaka ostra! Jak w stolik walnęła! I Kaszewiak coś jej próbuje wytłumaczyć, no ale ona już się obraziła. Taka zadziorna! Włoski sobie zaczesała. Kaszewiak kombinuje, co tu zrobić, żeby się ugięła. I jakieś serduszko na przeprosiny jej chyba rysuje. A, uśmiechnęła się! Kaszewiak też widzi, że ugrał to ładnie. Aż mu się miło na serduszku zrobiło. Piotrunia, cesarz zalotów! Kaszewiak potem sprawdza coś na laptopie i chyba jego żona napisała, że ma wracać do domu. O, pomoc! Pan Zbyszek. Tak. I dlatego... Ikonowicz też pokazuje, że dobrze. To teraz wierszyk jako puenta. Przyszła do studia młoda pani adwokat, oczy pomalowane, na buzi brokat, ale jak żona Kaszewiaka go w domu dogoni, to Kaszewiak niby adwokat, a się nie wybroni. Iga, bo ja wiem, że to będziesz oglądać. Żartuję sobie tylko, proszę się na mnie nie obrażać. I ja czytam komentarze, więc z nowych miast na stand-up mamy. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Toruń, Bydgoszcz, pół Polski jest. Do zobaczenia na żywo.